co będą sprawdzać, czego nie będą sprawdzać. I inne takie dziadostwa. A tu troszkę puszczę. Siemanko, ja jestem Hubert i witam was na zdrowym zoncie. Dzisiaj pogodę mamy iście butelkową, dlatego zabiorę was na... No, kto pomyślał, że na butelkę, ten ma tutaj normalnie grzeszne myśli. Oczywiście, że zabiorę was na przegląd techniczny przyczepy kempingowej, naszej przyczepy. Dzisiaj jest czwartek, jutro ostatni dzień. Nasza przyczepa ma ten przegląd techniczny według dowodu rejestracyjnego, więc trzeba to zrobić. Ja mam przyczepę tutaj pod blokiem i muszę sobie ją teraz zapiąć, więc biorę się do roboty i jedziemy na okręgową stację kontroli pojazdów. Dobra, ja już ruszam, przyczepę sobie zapiąłem i generalnie kwestia jest taka, że to będzie mój pierwszy w życiu przegląd techniczny przyczepy, ponieważ jak kupiliśmy ją w zeszłym roku, to ona już miała przegląd zrobiony przez sprzedającego i był on właśnie na rok i ten rok kończy się 22 kwietnia, więc dałem sobie jeden dzień zapasu, tak w razie gdyby ta przyczepa nie przeszła, żebym mógł na starym przeglądzie jeszcze dociągnąć ją do domu i ewentualne usterki wyeliminować. W związku z tym, że jest to pierwszy przegląd, nie wiem czego się spodziewać. Jest to przyczepa angielska, ma dwie wtyczki i mam nadzieję, że z tym problemem sobie na mojej okręgowej stacji kontroli pojazdów sobie poradzą z tym panowie i będą mogli sobie podpiąć i wszystko sprawdzić. Samochód, wiadomo, no niejednokrotnie się jechało gdzieś z tym autem na jakiś przegląd, jednym, drugim, trzecim, ale jeśli chodzi o przyczepę, to będzie to temat rozdziewiczający mnie. I mam nadzieję, że wam zilustruję, jak to wygląda. Bo nie wiem, czego się spodziewać, co będą sprawdzać, czego nie będą sprawdzać, czy przejdzie ten przegląd, czy nie przejdzie. Mam nadzieję, że problemu nie będzie. Jest to zaprzyjaźniona stacja i tutaj mam stuprocentową pewność, że jeżeli będzie jakaś usterka, to na pewno zostanę o tym poinformowany, więc jedziemy. Dobra, generalnie ja już dotarłem na miejsce. Jak widzicie, jedno autko jest przede mną w kolejce, więc ja biorę papiery, idę zanieść już tam panu, żeby mógł sobie wprowadzać dane i żeby to poszło trochę sprawniej. No jeżeli nigdy nie widzieliście stacji, bo tak też może być. I to wygląda to tak. Jakieś dziwne urządzenia, rolki do sprawdzenia hamulców. I inne takie dziadostwa. Wskaźniki, pierdoły. A ja wbijam z papierami. No, chłop przede mną wjeżdża właśnie w tym momencie, więc jeszcze 15 minutek i jedziemy i my. No to słuchajcie, kochani, wjeżdżam. Zaczynamy to. Czyli zaczynamy, jak w przypadku auta, od sprawdzenia hamulców. Kierunkowskazy. Awaryjne, na razie jak w przypadku auta. Hamulec, czyli światełka, sprawdzamy, czy wszystko działa. Jeśli chodzi o... Jeszcze raz. Przeciwkowe. Dobra, teraz hamulec najazdowy, czyli ja cofam. I jak cofałem, to tutaj się na wskaźniku pokazało po prostu, czy te hamulce działają. Jeszcze raz, więc proszę, hamuję. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Wygląda ładnie ta przyczepa, muszę powiedzieć. O, dziękuję. Pan stwierdził, że przyczepa wygląda ładnie, może to słyszeliście. No 25 tysięcy to kosztował taki interes. Będziemy powoli co? Dobra, i teraz, żeby
sprawdzić hamulce przyczepy. Chcę tam rozmawiać z kim, tak? No, z kamerą na razie. Rozmawiam z widzami. Dobra, ja teraz cofam, bo hamulec najazdowy wymaga cofania, żeby sprawdzić, czy działają te hamulce. Na lewym kole brakuje, troszkę trzeba podregulować, nie? Delikatnie tak, czyli tak. Trzeba podjechać sobie na serwis z jednym kołem. Jedziemy i jadę dalej. Jeszcze raz te rolki. O, aż mi fura zgasła. Dobra, i teraz tak, wyjdziesz z tego samochodu. I teraz ręcznie zaczynamy, postojowo. Teraz jedziemy z hamulcem ręcznie. Ja sobie... O kurwa, ja pierdolę. Ale odwaliłem teraz. Ale żeś kurwa pierdolną teraz, babola. Dyszla. Ja pierdolę. Ale to też jest kurwa zrobione, no. Ale jaja, kochani, słuchajcie. Stanąłem sobie na tym i proszę bardzo. No zobacz, no co to za kurwa osłona. Do remontu. Dobra, jedziemy z hamulcem, tak? Szarpnie autem do tyłu, nie? Nie. Tak, widać, że na lewym kole jest trochę słabiej niż na prawym, ale ogólnie nie jest źle, tak? Do regulowania. Ściągamy hamulec. Ale odwaliłem z tą obudową, ja cię kręcę, no. Ale to co to za gówna robi? Dziadostwo, nie? Też tak uważam. No nic, obudowa do wymiany. Ale słuchaj. I teraz będziemy sprawdzać zawieszenie. Ale odwaliłem z tą... Pierwszy raz stanąłem na tym i widzicie emocje. Dobra, jedziemy. No, jeszcze kamera, jeszcze. Dobra. Dobra, stop. Teraz zaciągnij ręczny hamulec. Teraz idziemy zaciągnąć hamulec ręczny. Ręczny zaciągnięty i tutaj na takich blachach sobie to koło pracuje. I w ten sposób sprawdzamy zawieszenie, jak w przypadku auta. Czyli w sumie bardzo ten przegląd nie różni się od takiego przeglądu tak naprawdę samochodowego. Wszystko gra na ten moment. Wszystkie światełka się świecą. Możesz zejść. Dobra, idę. Zobacz, tam wskaźnik wskazał. Pierwszy raz pod przyczepą. Tak. I teraz patrz sobie, prawy, który był. Widzisz? Tak trzyma. A tu troszkę puszczę. Troszkę słabiej. Trzeba podregulować. Dobra, hamulce do regulacji. Także przed kolejnym wyjazdem na pewno sobie to zrobię. I tutaj mam regulację. Tutaj, zaraz, gdzie on tu będzie miał regulację? Przypuszczam, że przy kole. Jakieś, tak? Może przy kole. Dobra, ja wjadę sobie po prostu do mechanika, żeby podregulował. Tu reguluje tu, a tutaj na tym kole troszeczkę brakuje, nie? Na lince gdzieś lekko puszcza, tak. Więc trzeba to podciągnąć, żeby hamował równomiernie. Okej, mamy to. Dobra, wychodzimy z kanału. Cyk. No, także delikatnie hamulec jest do podregulowania jeden, ale poza tym jest wszystko elegancko. Tutaj, w tej obudowie, którą właśnie sobie zepsułem, jest taka szparka i w niej widać ten numer tej przyczepy. Numer ramy. A tutaj odwaliłem totalnie, nie? Dziadostwo takie, że hej. Nie będzie trzeba. Jest, widać go ładnie. Widać go ładnie, no. Dobra. Przejdę na drugą stronę, bo jest do góry nogami. I tak, SGD. SGD. D jak Danuta. Tak. No dobra, słuchajcie, numery wszystkie się zgadzają. Jedyne, co muszę tutaj poprawić, to oczywiście w samochodzie sobie zmienić gniazdo
haka, żeby móc podpinać obydwie te wtyczki, żeby wszystkie, absolutnie wszystkie światła działały, bo tutaj tylko wstycznego nie mam, a że w lampach jest, to jest on wymagany, ale działa sobie to światło tylko po prostu na tej drugiej wtyce. I kwestia jest taka, że jedno... Przepraszam. Kwestia jest taka, że jedno koło troszkę słabiej hamuje, więc muszę podjechać sobie do mechaników. To jest regulowane, że podregulowali mi ten hamulec i będzie wszystko git. Także przyczepa gotowa do jazdy, bezpieczna i w sumie jestem bardzo zadowolony. Także tak to wygląda, nie ma się czego obawiać. Przegląd wygląda z grubsza identycznie jak w przypadku samochodu. Sprawdzane są wszystkie światła, hamulec, ten najazdowy, hamulec ręczny, czy sobie śmiga, numery oczywiście, czy aby na pewno się zgadzają z dowodem rejestracyjnym. I to by było na tyle. Koszt przeglądu 8 dyszek, wszyscy są tutaj zadowoleni. Ja na kolejny rok tutaj mam ten temat z głowy, także dzięki za to, że byliście na tym filmie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, jeśli chodzi o tutaj wyprawy, wycieczki, remonty i inne cuda na kanale. Także do zobaczenia na kolejnym. Siemanko!